Tak jak mówiłem, zrobię drugi filmik z drugiej kwarty, bo obowiązuje tutaj pasarela. I zapytam się trenera pana Bukały, czy jest pan zadowolony, że organizatorzy wprowadzili pasarele, choć już się nie gra w kadecie pasareli? Zadowolony. Tak? Ale na Olimpiadzie Młodzieży się gra. No tak, ale to no, dużo kadrowiczów tu jest. Przyszedł pan zrobić scouting Śląska, bo czeka go pana trudny mecz z nimi. Do sklepu. A jak Suski? Wracamy do gry. Krakowia trochę osłabiona. Ja muszę podejść. Ale co za komu? Komu? Co panikujesz? Paweł! No komu? Ja muszę podejść z drugiej strony, bo tutaj światło blinduje, jak to mówią na Śląsku. Do obiektywa wpada, obiektywu wpada. Proszę państwa, na razie o wyniku nie mówię. Powiem na końcu. Dwie minuty do zakończenia drugiej kwarty. Przewinienie numer 4, Michał Olejniczak, to pierwszy jego faul, drugi zespół, zmiana Śląsku. Z numerem 14 wraca dobry Łukasz Sikora. Sikora. Paweł Kozłowski. Patryk Garbaciak. Fauluje. Mateusz Grabowski. Wszystko nas cieszy. Każdy zdobyty punkt, przechwyt, asysta, zbiórka. Jeden punkt. Ty się szkolą. Co ładnie. Przewinienie numer 14. Kasper Jankowski, to jego drugi fał. A ty taki przyklas do trenera, tak? Żeby ci zmianę dał. Patryk Garbaciak. Bardzo dobra akustyka jest w tej hali. I proszę państwa, jakby usiąść na widowni, to gdziekolwiek człowiek usiądzie, tam będzie widział cały parkiet, nawet do piłki ręcznej boiska. O to się postarał człowiek, który tutaj stawał na głowie, żeby ta hala powstała. Wielki szacun i wielkie brawa dla niego. Akustyka, dobra widoczność, jedna z ładniejszych hal w Polsce. I to szkoła podstawowa, mama, ale jak ktoś zadba o wszystko, to jest okej. Okay. A inne hale są takie, że jak otworzysz drzwi, to te drzwi są na parkiecie. Bo oszczędzają na 2 metrach ściany. Ale to są, niektórzy ludzie to są mistrzowie świata, wiesz, ci, którzy projektują. Ja nie jestem wykształcony, abym zrobił lepszy projekt. Bo na przykład jestem komentatorem i co niektórzy mówią, że lepiej komentuję mecze niż na przykład pan Motulak. A mnie na Mistrzostwa Europy nie wzięli. Ale ja nie chcę mieć żadnej konkurencji, po prostu ja filmuję i teksty dawam takie śmieszne, wesołe, żeby się żaden nie obraził, a jeżeli się ktoś obraził, to przepraszam. Wszystko jest naturalne, nic nie jest wycinane. Tak jak go teraz pokazuję, zrobi minę, taką minę będzie miał na tym. Dobra mina do złej gry. Miałem nie mówić wyniku, ale powiem 39-8 przegrywa.
Nie powiem kto. Patryk Garbaczak, kolejne punkty, a ja czekam na punkty Janosika. Taką maksywkę, ten filigramowy rozgrywający Śląska z numerem 4. Wielki duszą i sercem do tych koszykówka. Graj Jankę, graj do kosza, nie chcę się modlać. Odliczamy 10, 9, 8 i trafił. Mateusz Grabowski. Halo, w nasz? Oj, bym się kłócił. Bez faulu. Nie było buzzer bitera. Zapraszamy na wynik.